Kładę ręce w okolicy potobojczykowej i każę pacjentowi oddychać. Nabierz powietrze, wypuść powietrze. I teraz badam, obserwuję, czy klatka piersiowa się unosi. Jeżeli tak, ok, powinna się unieść. Przy głębokim wdechu powinny być aktywizowane wszystkie trzy tory oddechowe. W trakcie oddechu spoczynkowego, wolnego oddechu, pacjent oddycha swoim torem, indywidualnym swoim torem, mężczyźni najczęściej torem przeponowym, torem dolnożebrowym, kobiety bardziej torem górnożebrowym. Ale w przypadku patologii sprawdza, czy ta klatka się uniosła. Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy ona jest aktywizowana od samego początku, że nabierz wdech? Zobaczcie, przy głębokim wdechu, jeżeli pacjent ma nabrać powietrze i wie o tym, od razu ta klatka piersiowa się unosi. Może być tak, że ta klatka wstaje nierówno. To znaczy pod ręką ewidentnie wyczujecie asymetrię. Najpierw stanie prawa strona, potem stanie lewa strona. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że powietrze łatwiej doszło. Znaczy może to świadczyć tak, że albo mamy asymetryczną niewydolność mięśniową i siła mięśni wdechowych po prawej stronie jest silniejsza w stosunku do siły mięśniowej po lewej stronie, ale też może Wam powiedzieć o tym, że może mamy jakiś problem już w samym układzie oddechowym. Czyli na przykład, że większe opory panują w lewym płucu w stosunku do prawego. Bo klatka piersiowa łatwiej nam weszła po prawej stronie i łatwiej stała po prawej stronie niż po lewej stronie. Tak? I teraz można to stymulować z postaci takiej, że albo przy wdechu, jeżeli prawa strona pracuje lepiej, możemy ją lekko przytrzymać, dać opór, tak żeby ciśnienie na dzień dobry było większe w prawej części klatki piersiowej i to ciśnienie będzie większe, więc organizm będzie wyrównywał to ciśnienie i więcej powietrza pójdzie na lewą stronę. Nabierz teraz powietrze, Wojtek, głęboko, głęboko. Zobacz, i ja czuję, że ta lewa strona mi idzie swobodnie, wypuść w stosunku do prawej. A mogę też w inny sposób postymulować, mogę lepiej, i tutaj w tej technice daję dosyć mocny opór na klatkę piersiową, ale mogę zrobić to w sposób lżejszy, położyć tylko rękę, po prawej stronie nie, nabierz wdech. I lekko tą rękę unosić. To jest minimalny kontakt z pacjentem. Nie przykładam żadnej siły, nie przykładam żadnego oporu, wręcz lekko odrywam rękę. Co się dzieje? Automatycznie ta klatka piersiowa mi po tej stronie zacznie wstawać. Pacjent zacznie ją tak, można powiedzieć w cudzysłowie, zacznie ją gonić. Zacznie podążać za moją ręką. I w tym momencie jesteście w stanie popracować nad tym, żeby ten tor oddechowy wyrównać.